Marta Tymoszuk. Mieszkanka Łukowisk? Nie, Rogoźnicy. Rogoźnicy, ale rozumiem, że część pani działek na pewno mąż ma tutaj działkę rolną, jakby na terenie Łukowiska. No jak pani ocenia to, co dowiedziała się o tym, to czego dowiedziała się pani na spotkaniu? Znaczy, jakby państwo przyjechali i powiedzieli to, co mieli do powiedzenia, tak tyle, co mogli powiedzieć. Ja rozumiem rozgoryczenie mieszkańców i jakby w ogóle im się nie dziwię. No ja też nie przejawiam takich emocji, dlatego że jest to, w naszym przypadku jest to działka rolna, z której tak mało korzystamy, ze względu na to, że dojazd jest nawet do tej działki utrudniony. Więc jakby no nam jest to nawet na rękę, gdyby ta nieruchomość została odkupiona. To także ja nie powinnam się chyba wypowiadać w tej sprawie. Niemniej jednak rozumiem rozgoryczenie mieszkańców. No tylko jakby przez swoje takie zacietrzewienie, mam wrażenie, nie wysłuchali też do końca jakby wszystkiego i tak na dobrą sprawę nie będą wiedzieli dalej, co robić, co mogą zrobić, jakie mają możliwości. No ja właśnie zauważyłem, że pani starała się tutaj pewne rzeczy wyjaśniać, mało tego powtarzać. Czy to jest też tak, że dowiadujemy się za 5.12? Czy ta informacja o tej autostradzie przecież była już znana od wielu, wielu lat? To znaczy, wie pan, na pewno ja pochodzę ze Sfór, tak? Mhm. Czyli z tego odcinka właśnie tam Sitnik, jakby więc też śledziłam trochę tą sprawę i znam tych ludzi w tym Sitniku, którzy jakby... zostali tak potraktowani. Na pewno jest trochę tak, jak pan mówi, że te informacje są późno, bo nawet w Sitniku była taka sytuacja, że ludzie dostali pozwolenie na budowę w miejscu, gdzie od paru lat było wiadomo, że będzie szła autostrada. No ktoś tą decyzję wydał, tak? Jakby ja rozumiem, że Szary Kowalski może nie znać się na przepisach i może nie wiedzieć, może się nie interesować, tak jak niektórzy państwo tutaj, tym, co się będzie działo, ale urzędnicy powinni mieć tego świadomość, tak? Więc na pewno trochę jest tak, że dowiadujemy się często za późno, nie ze swojej winy, ale dużo jakby w tym wszystkim jest też, no ludzie by chcieli, żeby przyjechali, ci państwo przyjechali do nich, do każdego za rękę zaprowadzili. Ja, to trzeba sobie też uświadomić, że no ja wiem, że każdy myśli o sobie, no ale jest to też fizycznie niemożliwe, tak? Autostrada ma ileś tam set kilometrów, no i ciężko jest, żeby do każdego właściciela działki zapukać, przeprosić, porozmawiać, nie wiem, spędzić z nim godzinę na rozmowie, jak mu się podoba, gdzie będzie zjazd, w którym miejscu uciąć działkę, no bo jakby no, te drogi by nie powstawały, tak? Podsumujmy. W czerwcu inwestor i wykonawca liczy na to, że otrzyma ZRID. Mhm. Jak będą wyglądały sprawy z odszkodowaniami? Bo pani się tego dowiadywała i starała się również przekazać tutaj mieszkańcom. Teoretycznie, z tego co tutaj było zapewniane, o czym pewnie nie wszyscy słyszeli, ci mieszkańcy, których jakby nieruchomości zabudowane mają zostać przejęte, mają zostać potraktowani priorytetowo, tak? Takie było zapewnienie. Ja słyszałam, nie wiem, czy ci państwo to słyszeli, bo jakby nie uważali chyba. Mhm, tak? O to pytam. Było zapewnienie, że będą potraktowani priorytetowo, czyli ten rzeczoznawca będzie najpierw wyceniał ich nieruchomości, tak? Po to, żeby te pieniądze mogli otrzymać jak najszybciej. Z tego, co było powiedziane, na czas, jakby ten czas na odszkodowanie, na wycenę, to jest 2 miesiące od tej decyzji z RIT, tak? Potem jeszcze kolejne, powiedzmy, 2 tygodnie, no do miesiąca na wypłatę odszkodowania, czyli to jest raptem 3 miesiące, tak? Można faktycznie wystąpić o tą częściową wypłatę, więc no wydaje mi się, że jeżeli tak, o tą zaliczkę, jeżeli no jakby ci ludzie dopilnują tego, tak, tych terminów i własnych spraw, no to nie powinno być jakiejś tam tragedii, tak? Wydaje mi się, że dużo się bierze z tego, że nie interesujemy się tym, jakby no sami nie wykonujemy żadnych działań, licząc na to, że ktoś przyjdzie i nam pokaże i powie, no a trochę trzeba wykazać inicjatywy też. No i właśnie rozumiejąc panią, ja też podsumuję tą rozmowę takim stwierdzeniem, rozmawialiśmy tutaj wcześniej z panem wójtem, na pewno mieszkańcy, ci, którzy nawet dzisiaj nie uzyskają tej informacji, czy którzy nie mogli być na tym spotkaniu, bądź są niezadowoleni z informacji dzisiaj uzyskanych, cały czas w Urzędzie Gminy można liczyć na pomoc, na wsparcie, poznać te przebiegi tej autostrady. Mało tego, wójt również zapewnił, że będzie delegowana osoba, która będzie nawet fizycznie starać się pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu ich problemów. No ja myślę, że na tyle jakby, na ile znam władze naszej gminy i jakby ogólnie sytuację w gminie, to wydaje mi się, że też faktycznie ci mieszkańcy nie zostaną bez pomocy i jeżeli będą potrzebować, żeby nie wiem, pokierować ich jakoś, coś pomóc im załatwić, to na pewno taką pomoc uzyskają, tak? No tylko jakby no trzeba mniej krzyczeć, wydaje mi się, i się awanturować, a więcej no troszkę się pogodzić chyba też z sytuacją, no bo jak wiemy, nie ma wyjścia niestety i starać się uzyskać z tego jak najwięcej jakby dla siebie, tak? Jak się da, czyli zmaksymalizować działania nie na
na awanturowanie się i walkę z wiatrakami, która jakby do niczego nie prowadzi, a no do tego, żeby to najsprawniej przeprowadzić i z jak najlepszym skutkiem ostatecznie, tak? Na tyle, na ile można w tej sytuacji.